Szczęść Boże, coś wam powiem. Czemu ma służyć dyscyplina, codzienna modlitwa, sakrament pojednania, uczynki miłosierdzia wobec bliźnich czy różnego rodzaju wyrzeczenia? Oczywiście naszej doskonałości. Z jednej strony martwiamy się, a z drugiej odczuwamy radość, że stajemy się święci. Ale to wszystko dokonuje się dzięki nam. Tak więc po co w tym ofiara Jezusa? I dopadają nas wtedy wątpliwości, bo próbujemy praktykować religijność, ale często skupiamy się na samej formie. Gdy pościmy dla samego poszczenia, gdy przyjmujemy jakieś praktyki pokutne dla samego trudu, to tracimy z oczu cel. Z czasem te wszystkie drogi dostawania się doskonałym nie robią na nas wrażenia. A co za tym idzie, przestajemy od siebie wymagać. Skoro nie wymagamy w jednej kwestii, to i w kolejnych także sobie odpuszczamy. I nagle zamiast stawać się lepszymi, stajemy się gorsi. Co proponuje nam dzisiaj Jezus? Żebyśmy oparli się na Nim, który odbierany był jako słaby, bo dał się ukrzyżować. Przegrał z Piłatem. Trzymał się nienowoczesnych zasad. On chce w bukłaki naszego życia wlać nowe wino. To On jest tym winem, bo Chrystus daje nam siebie. My mamy wiele powodów do tego, żeby pościć, ale Pan Jezus nie chce, żebyśmy praktykowali posty, które na ogół wiążą się z zewnętrznym okazywaniem smutku. Bowiem owocem bezpośredniego kontaktu z Jezusem jest radość. I On chce, żeby ona była widoczna. Gdy jesteśmy blisko Pana, odczuwamy radość, chociaż nie zawsze przejawia się ona w wesołości i nie wyklucza odczuwania cierpienia. W przypowieści o winie i bukłakach Jezus wskazuje raczej na konieczność takiej wewnętrznej odnowy, aby móc przyjąć nowość Ewangelii. Nie da się jej po prostu nałożyć na swoje dotychczasowe życie jakieś łatki. To nie jest zwykła korekta. Potrzebujemy przemiany. To prawda, że odmienia nas sam Chrystus, ale my musimy tego chcieć, a On oczekuje naszej współpracy. Ewangelia niesie z sobą niesamowitą energię. To nie jest coś, co przyjmujesz i masz spokój na x lat, ale coś, co nieustannie w tobie buzuje. Tak jak takie reakcje chemiczne, które zachodzą w młodym winie, rozsadzają stare, zbutwiałe bukłaki. Tak samo dobra nowina. Ona rozsadza twoje stare schematy myślowe i może doprowadzić do katastrofy. Często ludzie załamują się, bo dochodzą do wniosku, że żyją w takim rozkroku. Z jednej strony chcą być dobrymi chrześcijanami, a z drugiej strony chcą być dobrymi ludźmi tego świata. To się ze sobą gryzie i człowiek nie wytrzymuje. Wtedy wraca się do starego życia, a tym samym oddala się od tego, co niesie Ewangelia. Jeśli nie chcemy być niewolnikami tradycji, bo wierzyli nasi dziadkowie, wierzyli rodzice, to musimy dążyć, by nasza wiara była doświadczeniem bliskości Boga. A wtedy staniemy się jak młode wino.